W dzisiejszym filmie Josh and John będą musieli zmierzyć się z jednym z najtrudniejszych serwerów do przetrwania. Panuje tutaj totalny nieład oraz ogólny grief, a na serwerze grają praktycznie sami cheaterzy. Josh and John będą musieli wykonać 5 zadań. Oglądaj do samego końca, aby poznać wszystkie zadania. Dodatkowo, na samym końcu filmu czeka na Was niespodzianka. Jeżeli chcecie, aby seria przygód Josha & Johna była kontynuowana, zostawcie łapkę w górę. Również przypominam o zostawieniu subskrypcji na tym kanale. Sprawdźcie, czy na pewno mnie subskrybujecie, bo wciąż ponad 50% osób oglądających moje filmy jeszcze mnie nie subskrybuje. A ja, bez przedłużania, zapraszam Was do oglądania. O, dobra. Biłem i pojawiłem się w totalnym griffie. Widzowie widzą u mnie pół zablurowanego ekranu. Chyba będę musiał uciec ze spawna, żeby tych u góry jakby witcherów nie było tych pasków, tak? To akurat zrespiłeś się w takim miejscu, bo ogólnie różnie jest tam, nie? A w sumie ja nie powinienem chyba biegać, nie wiem, nie mam pojęcia. Kurde, tak, słyszę cały czas witchery. I jest. Jestem też. John, cicho, żeby nikt nas nie usłyszał. Właśnie, trzeba być cicho, Josh. Chociaż nie wiem, czy w sumie to mi coś da, że siedzę na shifcie tak naprawdę. Dobra, to możesz podać koordynaty i zobaczymy, jak daleko od siebie się pojawiliśmy. Może się okazać, że nagle 100 kratek od siebie jesteśmy. Zaraz po wejściu na serwer, Josh and John chcieli jak najszybciej się spotkać. Dlatego od razu po podaniu sobie koordynatów, Josh wyruszył w stronę Johna. No nie, straciłem swoje pierwsze pół serca, Jezu, potknąłem się przez przypadek. A masz już głódek stracony, czy nie? I tak miałem już stracony, tak. No, Raki, masz dokładne? Ej, jestem pod tobą! Za tobą, teraz odwróć się! John! Ja tak się właśnie rozglądałem, że chyba tutaj powinieneś być w okolicy i kurde, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Ty kurde, pode mną sobie tu czekaj. Co tu jestem, siema. Tak dawno się nie widzieliśmy, Jezu, ale dobrze wyglądasz. Ja się zmieniłem lekko, bo już nie mam zbugowanych tekstur. No nie powiedziałbym, ale dobra, nie będę krytykować, spokojnie. Gdy Joshowi i Johnowi udało się spotkać, automatycznie wykonali swoje pierwsze zadanie. Po naradzie stwierdzili, że czas pozwiedzać spawna i sprawdzić, jak wygląda spawn w neterze. Niczym się nie przejmując, od razu wyruszyli w przygodę. Dobra, to czekaj, to John, chodź tutaj, bo ja jestem ciekaw, co to jest. To jest jakiś lava gas, tak? No, tak, chyba tak, ale jakiś taki uformowany dziwnie. Bez kitu. Tutaj jest portal do netheru, chociaż jak widzę, to pytanie, co chcemy, od czego chcemy zacząć. Na pewno powinniśmy zdobyć jakieś jedzenie, ale nawet nie mam pojęcia, w jaki sposób moglibyśmy to uzyskać. Wiesz co, powiem ci tak. Wydaje mi się, że portale są dosyć ryzykowne, ponieważ tutaj możesz po prostu wejść w portal trapa i nie mając diamentowego kilofu, jedyne co będziesz robił, to przez 30 minut skakał, żeby umrzeć z głodu. Jazda! I co? Ja wchodzę pierwszy, w razie czego tam jest drugi portal i będziesz musiał zabić swojego przyjaciela. A no jak dobra, tam zobaczymy. Drugi portal też będzie portal trap, to co wtedy? Nie wiem, jazda! Dobra. Jest, możesz wchodzić. Mogę wchodzić? Serio? O kurde! Tak, możesz wchodzić, ale ostrożnie na shifcie. Na shifcie, żebyśmy się nie popchnęli przez przypadek. Proszę, rzucam się tutaj. Wybudować. Dobra, czekaj, na razie, dobra. Ja bym zrobił tak, podbudował się tutaj. Nie! Spadłem! Co? Zginąłeś? Zginąłem. No to dobra, to ja chyba jedyne co mogę zrobić, to szukam jakiegoś portalu. Widzę tu już jeden przede mną nawet. Ja mogę powiedzieć, że dobrze się podbudowałem. Była taka dziurka jakby w obsydianie za pomocą łapki zniszczyłem dirta. Teraz poruszam się po jakiejś, kurde, po jakiejś górze w ogóle netheru. To jest góra netheru. To może spotkajmy się na 0-0 i zobaczymy. Ej, co jest? End Crystal tutaj leży. Tak, musisz uważać, no. Ej, czekaj, John! Co się stało? Nie widzę cię, spokojnie, ale mam crafting, gościu. No to pewnie zbieraj, to jest... Dwa craftingi, ej kurde. Dobra, Josh, to spotkajmy się po prostu na 0-0 w netherze. Spróbujmy dotrzeć na 0-0 w netherze, czyli na spawna w netherze. Zobaczymy, co tam jest. Tam się spotkajmy po prostu, dobra? Czekaj, kto to był? Spotkałeś kogoś? Ej, mojego śnipa! Ale on nie ma w ogóle itemów, ej, moglibyśmy zrobić na niego zasadzkę i się w niego wbić. Dawaj, jestem obok ciebie, jestem obok ciebie. John! Jazda w niego! Co dobra. Jest? O nie, on... O, jak widzisz, on jest na cheatach, ma antyknoka, zaraz... Panie, kupuje na nas! Damy radę! O kurde, bo jest ciężko! Nie! John! Nie! Teraz ty tankuj! Czekaj, tankuj. Wysadzę! Nie, lepiej uważaj, lepiej ostrożnie! I tam jakieś w ogóle coś się niszczy! Damy radę, pół serca! Nie, on mnie goni! Serio? Ej, tu są diamentowi goście! Nie, zginąłem! A tu są diamentowi goście! Idę do tych diamentowych, biegnę do diamentowych! O! Spotkałem dwóch diamentowych. Koksa dostałem! Przeciwnik koksa, biorę koksa! Nie!
Polizałem kuksa, miałem pół serca, on mnie zhitował. Spokojnie, no. Powoli musimy od początku zacząć, ale ja mogę powiedzieć tak, utknąłem w takim sporym koblu. Próbuję się wydostać, bo jestem takim szczurem, że może się gdzieś tutaj zaraz przedostanę jakimś kanałem. Ale dobra, pierwsza śmierć od cheatera, no nie jest to żaden wstyd na pewno. Jak się teraz spotkamy, Josh? Ja powiem tak, ja już wyszedłem z tego lawakasta, ogólnie rzeczywiście byłem w jakimś lawakaście gigantycznym. Okay. Zebrałbym troszeczkę bloczków i wszedłbym znowu do netheru, tylko tym razem nie poszlibyśmy na spawna, ponieważ wiem o tym, że to jest bardzo ryzykowne, tylko spróbowalibyśmy pójść po prostu tym netherem w jakieś miejsce. No dobra, dobra, możemy tak zrobić, ale w teorii jak ja spotkałem tych diamentowych, to oni byli do nas pozytywnie nastawieni do mnie i wiesz, mogą nam pomóc w sumie z jedzeniem nawet na samym początku, nie? W sumie nie mam niczego do stracenia, bo nie mam żadnych itemów, no więc właśnie. Moglibyśmy... Możemy tak zrobić, to szukaj portalu. Ja mam jeden. Powiedz, kiedy będziesz gotowy do wejścia, to wejdziemy na ciebie. No to już jestem. A, no to ja wchodzę. Okej. Nie, co? Co? Co jest? Jak nie, jest dobra. Możliwe? Jakim cudem? A, bo po prostu z Overworlda musieliśmy być tak blisko w Overworldzie. Zaliczyło na ten jeden portal i nie było żadnych innych blisko. Możemy ogólnie sprintować, tak, ponieważ tak naprawdę, można. Jeżeli tamte osoby będą pozytywnie do nas nastawione, to dadzą nam jedzonko, a jak nie będą źle do nas nastawieni, to i tak nas zabiją, więc jakby nie ma sensu, żebyśmy teraz, wiesz, specjalnie save'owali głodek, nie? Jest znowu ten typ, który nas zabił, ten cheater. Czy on będzie na nas szedł i nie chciał nas bić? Nie, nie. Czekaj. Chce nas bić, o nie. O nie, ten też chce nas bić! Uciekaj, uciekaj! Uciekaj, o, John! Mi... Uciekam! Widzę kogoś innego, może ten będzie chciał mi pomóc. Nie, czemu ten nie też! Mogę się zepnąć portalem? Czy ja przejdę? No błagam! No nie mogę przejść! Musisz wyjść i wejść, wiesz? Nie! Biją mnie. Dobra. YOLO! Cały czas żyjesz? John, co ja zrobiłem? Przeżyłeś to? Proszę, tak! Josh, ty to przeżyłeś, John. Serio? A, dobra, spokojnie, bo tutaj są porozwalane te portale. Wystarczy, żeby jeden był aktywny. Dobra, to ja chyba i tak musimy się spotkać w netherze, nie? Więc ja po prostu wejdę do netheru. Tylko ostrożnie oczywiście. Ja tutaj muszę unikać, bo to jest mnóstwo w ogóle witcherów na tych kordach takich niskich. Ja pierniczę. Już nie mam sprinta, dobra. Okej, okay, myślałem przez chwilę, że jestem w portal trapie, ale nie jest. Co? Ja jestem przy tym kolesiu, co nas zabił od razu. Nie! On chce kryształem mi wysadzić, wysadza mi kryształami, no nie! Ja się zrespiłem zaraz obok tego gościa. Czekaj, może mu ucieknę jakoś. A, bo ty jeszcze nie zginąłeś. Nie, uciekam mu. Tutaj trzeba uważać w ogóle, jak się biega, nie? Dobra, wiesz co, John? Ja bym poszedł ze dwu szybkie, ale tutaj, tak? Żebym też nie zginął. Więc weź tutaj stanę, idealnie na skrzyżowaniu i byś mnie popilnował, co? Dobra, popilnuję cię, nie ma sprawy. Dobra, to lecę. Jak widzicie, Josh pewnie poszedł po coś do jedzenia. Ja nie muszę iść, ponieważ w swoim ekwipunku w grze, jak i w realnym życiu, posiadam mleczną przekąskę Monte Snack. Mleczna przekąska Monte Snack to naprawdę genialny pomysł na zjedzenie czegoś w trakcie krótkiej przerwy w grze. Chociaż ja tak naprawdę jestem cały czas w grze i gdyby się coś wydarzyło, jestem w stanie pomóc Tobiaszowi. Przekąska ta załagodzi pierwszy głód oraz pobudzi cię do grania. Mleczna przekąska Monte Snack jest to naprawdę genialny pomysł na zjedzenie czegoś w trakcie przerwy. Na przykład w podróży z rodzicami na wakacje, gdy zjeżdżacie na takową przerwę, polecam posiadać w swoim ekwipunku takiego oto Monte Snacka i po prostu w trakcie przerwy go sobie zjeść. Co według was w swoim ekwipunku powinien mieć prawdziwy gracz? Oczywiście oprócz Monte Snacka, napiszcie w komentarzu. 0-0 na samym dole, znalazłem mnóstwo desek, stary. Nie! A ja umarłem, skończyła mi się liana. Schodziłem po lianie w dół i nagle się skończyła. Ja zbieram tutaj deski. Dobra, ja wchodzę do portalu jeszcze raz. Cześć, tu jest... Nie, to jednak inne. Siema. Nie. Nie... Rzucił mi koksa! Mam koksa jednego, uciekam. Co, mam schodzić do ciebie? No, ja chyba nie wejdę do góry, ja mam tu deski przynajmniej. Moglibyśmy razem Wait, czekaj. A masz Ender Chesta? No nie, mam Ender Chesta. Dobra, odkładam do Ender Chesta i wiesz, w jaki sposób zginę. John, jak? Poświęcę się dla naszych desek, żebyś nie musiał do nas schodzić. Robię skok. Skok wiary, tak zwany. O! I zabiło mnie od razu, okej. Ty, bo ich teraz na 0-0 nie ma, gdzieś indziej pobiegli. Skoro tobie dali, może ja spróbuję tam podejść i poprosić ich o jakieś jedzonko. O, siema. John.
Siema, siema, siema. Dobra. Mam ich, mam ich! Widzę go. Widzę. Proszę, gościu, nie, mordo, nie bij mnie, nie! Zabił mnie. Od razu bieg do mnie. Do mnie też biegnie, ale może mnie nie zabije. Oni mnie nie biją, oni wiedzą, że ja kumpel. To ty jakiegoś innego spotkałeś, wiesz? W takim razie innego po drodze. Jak kogokolwiek widzisz, to klikasz shifta i się nie ruszasz. Oni cię nie atakują. Serio, to działa. Robi... Oj, o nie! Shifta. Nie, nie, bo to jest osoba... Nie! Hitą mnie, czy ja się spalę? Proszę, nie! Nie! Spaliłem się. O nie, znowu to są oni. Proszę, ej, ten mnie jeszcze nie zabił chyba. Jak ja mam nick? Pop. Hello. Pop, can you give me some food please? Napisałem do niego. Ja się zabiłem, żeby wyjść z tego lava castu. I zryspiłem się w kolejnym lava castie. Ale tym razem na górze, więc git. Czekaj, napisałem do tego popa. Proszę, nie bij mnie tylko... O tak, proszę. Ja też chcę, ja też chcę. Dobra, przebieg, okej. Okay. Za to. Nie, dobra, dobra, spokojnie. Wyrzuciłeś to sobie, okej, okay, przepraszam, przepraszam. Co jest? Oh my god, thank you. Rzucił mi jedzenie. Ja uciekam stąd. John, możemy zaczynać przygodę. Wbijaj na 0-0, uciekamy. Wbijam na 0-0. Okej, okay, mam jeszcze jakąś osobę. Muszę się odkuć, mam same śmierci. Muszę w końcu kogoś zabić. Lecę na tą osobę. Ale odłożyłeś resztę. Tak, tak, tak. Jest! Zabiję Med Krystalem! Dobra, serio? Ślicznie, tak, nice. Ślicznie. O, widzę dobra. Cię! Za tobą jestem, okay. Siema. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Moglibyśmy wrócić jeszcze do normalnego świata i na spawnie, kiedyś oglądałem odcinek Mikolsa, on zbudował tam bazę. I w sumie fajnie okay. Byłoby sprawdzić, czy coś zostało po prostu z tej bazy, a jak coś zostało, to tam będzie drewno i tak dalej, więc to mogłoby nam pomóc po prostu w dalszej rozgrywce, tak? Swoją drogą, zbudował. Przepraszam, że ci John przerywam, ale zobacz, tam na dole jest też nick. W sumie możemy zobaczyć, w jakim eku on jest. Ja to zeskoczę. Okej, okay, on jest na cheatach i nie ma żadnych itemów. Dobra, ja lecę na niego. Musi być drugi kill. Na tu bitu, na tu bituti. Biję się z nim. Jem koksa i ci pomagam. Żeby cię nie zrzucił, uważaj. Dobra, będzie drugi. Ucieka. Kill. Lecimy, lecimy za nim, lecimy! John, no dawaj! Jest. Spadł! Zabiłem, spadł, zabiłem, zabiłem! Drugi kill! Tak, lecimy! Tak, nice. To John, możemy zrobić tak, jak wydostaniemy się tam na górę zaraz jakimś sposobem, nie wiem jak, to po prostu nederem pójdziemy w stronę tamtej bazy. O, tu jest typek! Ale przyjazny czy nie przyjazny? Nie, oni są chyba ci diamentowi, wiesz, musimy nie, się jeden nie ma itemów. Rozkopał mi z obsydianu, żebym mógł wyjść. Aha, rzucił mi nawet obsydian, wychodzę do góry. Wszedłem, chowam sobie itemy i uciekam. Zobacz! Ej, czekaj, stary! Co tam jest? Nie wiem, no. Co tu się stało, ale znalazłem, szukając jakiejś dziurki do wyjścia, jajo smoka. Serio? Robię drewniany kilof, żeby szybciej rozwalić obsydian. Robię. Po płytkę czy przycisk? Czekaj, muszę ocenić, tylko nie uderz w to jajko, błagam, John. Wiem, wiem. Dobra, niszczę ten obsydian i trzymam prawy przycisk myszy. Chciałbym bardzo to jajko mieć w swoim Ender Chestie, to będzie nasza jedna z większych zdobyczy na pewno. Dwa razy tak zrobi się, dobra. Postawiłem. Ale nie spadło. Czemu? Czemu nie spada i... No nie, nie wierzę w to. Czekaj, jak rozwalę pół płytkę? Spadła. Aha. Dobra, kliknąłem to jajko, ono już zniknęło. A tu możesz wykopać 3 kobla. Dobra, mogę to zrobić faktycznie, o ile są 3. I teraz tak, robię na pewno 2 kilofy. Masz kamienny kilof. To się najbardziej przyda. Mogę jedną siekierkę dla siebie. No i jeszcze mogę łopatę, jak rzucisz mi 2 patyki. Oczywiście, proszę. Dobra, i stary, lecimy do opuszczonej bazy Mikolsa. Dobra, John, i rzucam ci połowę, ale część schowaj sobie do Ender Chesta. Dobra, nice, aż tak dużo dostałeś? To co, John, lecimy? No chyba lecimy w przygodę po prostu. Dobra, jazda. A więc Josh and John postanowili teraz odwiedzić oazę Mikolsa, którą wybudował na swoim ostatnim filmiku z 2B2T. Było to ich również drugie zadanie na dzisiejszym odcinku. Ale w trakcie podróży do oazy wydarzyło się to. O kurde! Bo tutaj musimy przejść, to? Musimy tutaj przejść przez 0-0, John. A tu jest trylion osób, chodź tutaj bokiem, szybko. Biegnę, biegnę, spomuję spację. O, idą chyba dobra, do nas, dobra. Co? Nie, nie, oni po prostu przebiegają szybko, bokiem, 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 bokiem. Już nie chcę mieć żadnych konfrontacji z nimi, lecimy, tak, lecimy, tak, lecimy. Ej, typek jest kolejny, czekaj. To jest chyba bot w ogóle, zobacz. Zabiłem go. Dwa obsydiany, miał... Plecy! O nie, ej, to kumpel, to kumpel, to kumpel. To kumpel, shiftujmy, shiftujmy, shiftujmy. Hello, man. Dobra, poszedł sobie, poszedł, dobra, dał nam spokój, uciekamy, nice. Uciekamy, uciekamy. Czy ona jest w portal trapie? Tak, jest w portal trapie. Mógłbym wykopać obsydian niby. A może ja mu rzucę po prostu, poświęcę swój kamienny kilof. Perły ma! Pokazaliśmy mu, że chcieliśmy go uratować, może się czymś tam z nami podzieli. Ewentualnie John, możemy być zawsze bezlitośni i go zabić. Ale no możemy, nie wiem, ale dobra. Ma słodkiego skina. Co, czyli dobra. Odwróć się tu. O!
Czyli najprawdopodobniej to nie było jedyne. Ej, czekaj. Podwaliłem jednego! Uciekam! Dobra, uciekam. Uciekaj! Za, w łóżku to jeden. Dobra, zabiję go! Zabiję! Tego teraz jeszcze! Zabiję wszystkich! No, patrz! Bierz shulkera! Dobra, zabrałeś. Uciekamy John! Nie wiem, w którą stronę! Co my zdobyliśmy? Josh and John, musieliśmy jednak pokazać polską cebulę. Zawaliliśmy miecze szybko. Nie wiem, czy on chciał się z nami podzielić, czy nie. Ale zrobiliśmy to, jeżeli zabiliśmy. O-o! Jest jakiś typ, ale czekaj! Jego mogę pokonać, teoretycznie. On ma totem. Rzucił nam... Uważaj, bo... Mapę? Co to za mapa? Nie... Nie pokazywać? No możesz pokazać, zablurujesz sobie reakcję. Dobra mapa. John, zachowajmy ją, John. Tak, chowam ją do Ender Chesta. Widzowie nigdy się nie dowiedzą, co tam było. Ej, teoretycznie mógłbym się w niego szybko wbić. Ale on ma totem w drugiej łapie, zobacz. No ale teoretycznie mamy taki dobry miecz, że moglibyśmy go dropnąć. Cześć, co on robi? Dobra, na razie zobaczmy, co on chce robić. Ej, jakiś koleś jeszcze tu przyszedł. Zjadł nocza, ty tak zjedz nocza i się wbijamy. Musimy, pamiętaj, na lifestyle dominowaliśmy. Tutaj też musimy dominować, jazda. Dobra, bije go. Spadł! Padł na sam dół do lawy, dobra. Uznaję to za wygrany pojedynek, a my nie mamy co ryzykować. Kontynuujmy to, co robiliśmy, John. Tak. Czyli szukamy jakiegoś bliższego portalu i wbijamy. Dobrze, John, pamiętaj. Dominowaliśmy na lifestyle SMP. Dlatego teraz na tym również nie ma przelewek, mimo tego, że jesteśmy Steve'ami, nie mamy itemu. Przechodzimy, jazda. No. Chyba, że ja pierwszy. Czekaj, daj mi pierwszemu dobra, sobie przejść. Okej, nie jest portal trochę. Możesz przechodzić, o kurde. Bo... A nie, jeszcze jesteśmy w terenie spawna. Ej, zobacz, tu jest zombiek i ma tę gąbkę w łapie. Faktycznie, lol. Ktoś cofnęło mnie. Zostawiamy zombiek na wolności. Na tym serwerze nie jesteśmy agresywni, nie chcemy dominować, nikogo nie zabijamy, jesteśmy przyjaźni. Jazda w niego! Jest! Dobra, bij go. Chyba, Josh, doszliśmy do tego miejsca, szczerze ci powiem. Dobra, no... to szukajmy teraz w takim razie domku Mikolsa. Chyba nie będzie tego domku. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem to, zobacz. Tak, chyba to jest to, tylko ktoś zobacz, po prostu to przebudował. Takie, wiesz. No, wydaje mi się, że to. Tak, to na pewno to miejsce, bo jak oglądałem odcinek, to zwrócił uwagę, że tutaj było napisane 5000, 5K. Ale ktoś taki domek odbudował. Ale założę się, że ten dirt jest postawiony przez Mikolsa. Tylko dotknę na szczęście. A nie, dobra, w sumie nie, będę mieć pecha, to Mikols. No, lecimy, John, lecimy. Nie dotykaj. Po odwiedzeniu zniszczonej przez graczy oazy Mikolsa, Josh and John zdecydowali na ruszenie w dalszą przygodę. Następnym miejscem, do którego chcieli się udać, była wioska wybudowana na cześć Technoblade'a, w której miał znajdować się również pomnik samego Technoblade'a. Josh and John byli bardzo ciekawi, czy dalej on tam się znajduje, dlatego od razu wyruszyli w stronę wioski. Udałoby się stąd wydostać. Nie ma chyba lepszej opcji niż pójście na terem. Ja wiem, że cały czas chcę wchodzić do tego neteru i tak dalej, ale ciągle to jest najlepsze do poruszania się. Ale ja przejdźmy. Mogę pierwszy sprawdzić. Sprawdzam. Okay. Dobra. Jak sytuacja? Jestem w portal trapie, ale tym takim wystarczy, że wykopię jeden obsydian, więc teoretycznie możesz do mnie wskoczyć i wyjdziemy stąd. A wiesz co, ja mam drugi tutaj portal. Może ja bym wszedł w ten portal i zobaczymy, czym jest respi gdzieś obok ciebie. No dobra, bo już to wykopałem, okej. No dobra, to ja wchodzę, najwyżej będziemy kopać drugiego. O nie, no dobra. O, byłem w tym samym co ty, siema. Okej, możesz wbijać. Wbijam. I zobacz w ogóle, tu są też te flagi. Można jedną wziąć jako taki OG item. I czyli... nazywa się Banner Per Tomasa. Czyli już mamy mapę od gościa i banner jakiegoś innego gościa w sumie. Drzewa! Jest drewno, naprawdę! To musi być to miejsce w takim razie. Wydaje mi się... Dobra! To było tu. Kurde. Okej, okay. Tutaj był zburzony jakiś dom, jest mnóstwo drewna, zobacz można tam. Zebrać. Zobacz tam, widzisz? Czekaj! Chyba... Jest jakiś... No właśnie, chyba to o, był... O nie, czy naprawdę zostało tylko to? To tak wygląda, szczerze mówiąc, bo to jest kawałek korony jego, nie? Tak, i tutaj jest jeszcze jakiś kolejny domek. No generalnie, tak jak słyszeliście, tutaj była najprawdopodobniej, no raczej na 100% statuetka Technoblade'a, ale niestety. Tak się zastanawiam, że jeżeli później zbudujemy jakąś naszą bazę, to skoro i tak już to wszystko jest zniszczone, to czy nie wziąć tego jednego glinianego złotego bloku, czyli część jego korony, i to my byśmy jednak honorowali. I postawili w bazie jego kawałek faktycznie korony, co na tym sądzi. Myślę, że to jest dobry pomysł, a mi możecie zauważyć,
Nawet pomnik na cześć Technoblade'a nie przeżyje dłużej niż kilka dni na 2B2T. Całą tą wioskę oraz pomnik zniszczył ponoć gracz o niku Xelda. A wioska przed Griffem wyglądała mniej więcej tak. Oczywiście my weźmiemy tylko jeden blok stąd, kawałek tej korony, chociaż i tak najbardziej szanowalibyśmy osobę, która w ogóle przyszłaby to odbudować. Tak jak widzieliście, jak to wyglądało przed chwilą. W każdym razie my stąd bierzemy, oczywiście nawet tutaj nie pozostawimy po sobie Griffu i zniszczę tą wieżyczkę, nie będę zaskakiwać. I my uhonorujemy ten ostatni kawałek korony Technoblade'a. Stawiam na pewno na samym środeczku tą część korony i możemy tabliczkę postawić. Stawiam na tym w tym miejscu Josh. John. Zobacz, John. Bardzo dobrze. Lecimy dalej. Kolejnym miejscem, do którego planowali się wybrać Josh and John, była wybudowana farma przez gracza, zaraz przy autostradzie wychodzącej ze spawna. Josh and John byli bardzo ciekawi, czy taka farma jeszcze istnieje, czy już zaledwie po kilku dniach została zgryfowana. O nie! O! I możemy otworzyć eku? Ja mam kill-off na pasku, masz kill-off na pasku? Dobra, kopiemy. Pierwszy raz weszliśmy obydwoje na 3-4 i coś takiego? A tak to byś zrobił po prostu z desek łódkę i byśmy wyszli, a nie można otwierać tutaj eku, dobra. Mam łódkę! Masz łódkę? Mam łódkę na pasku, no. Rzuć mi. A ona nie przeteleportuje się? Dobra, to nie, klikaj tam. Postawiłem. Jestem, wyszedłem! Nice! Brawo, John! Ale ja pierdzielę! Ale popatrz, twój pomysł i moje wykonanie sprawdzenie, tak jakby. Jeszcze coś pięknego. Dosłownie chciałem to powiedzieć. Nice, chłopie, dobra. Ej, chłopie! Gracz! Ej, to my już go widzieliśmy. I zeskoczył, czekaj, zeskoczył. Zginie? Zginął, bo mam samobójstwo. Nie chciał od nas zginąć. Co jest, jakim cudem nas znalazł? I dobra, ja bym wbijał już do tego portalu, bo jeszcze zaraz kumpli jakiś przywieźć. Dawaj. Dobra, przechodzimy, już przebiegniemy ten kawałek. Popatrz, ta farma. Widzisz, tu jest... To było tu. Tymczasem Josh spoglądający na dosłownie nic. No, nie, ja wiem, potem poznałem, bo po prostu... Tu, widzisz, o te wody, to jest po prostu... Tu była farma i tak jakby to były te wody jeden wyżej. Kurde, nic tu nie zostało, kompletnie. Powiem tak. Ja bym zrobił po prostu sadzonka Josha and Johna, znacznik, że to nasze, i w środku włożymy. Dziękuję. Włożymy tam drewniany kilo, którym wykopałem naszego stołna pierwszego, żebyśmy mieli kamienne kilofy i żebyśmy mogli w ogóle funkcjonować. Po zobaczeniu, że farma została całkowicie zniszczona, Josh and John stwierdzili, że to dobry moment na wykonanie swojego trzeciego zadania, czyli opuszczenie tak zwanego spawna. Inaczej mówiąc, jest to dojście do miejsca, w którym naturalnie rosną drzewa oraz respią się zwierzęta. Dobra, zróbmy ten nasz portal. Dobra, tutaj. W tym miejscu? Oj. Ale by był fej. Jeden. Musimy znaleźć Ender Chesta. Bo nie masz tego żwiru. Czekaj, wyjdę tu do góry. Tu jest chyba... O, mam już. I rozkopię go jeszcze, to będzie do przodu zawsze. Jestem. No to dałeś. Ja! Nie wziąłem Ender Chesta. Kopałem Ender Chesta, a przecież nie wypada i nie wziąłem tego żwiru z Ender Chesta. No i to ja... Co? Ja pierdzielę, John. Ja myślałem właśnie, że wziąłeś najpierw żwir i specjalnie rozkopujesz, żeby mieć ten obsydian. Ale spoko, tu już jest kolejny. Proszę. Czyni honiory. I możemy wchodzić od razu, bo to nasz portal. To jest nasz, na pewno nie pojawimy się, na w sumie na 100%. O kurde! Co? John, oficjalnie opuściliśmy w takim razie spawna, bo to jest normalnie las. Ja już nie wiem, czy jest zasadzony przez kogoś, czy nie, ale wygląda mi na normalny. Dobra, John, wiesz co, ja bym pobiegł jeszcze dalej, żeby zobaczyć, możemy się pojawić w miejscu, gdzie będzie jeszcze mniej bloczków i ogólnie śladów jakiejkolwiek cywilizacji, chodź. Okej. Ale nie zrespiliśmy się w naszym portalu. Dobra, zleśmy tu łódką. Łódki są... O! Czekaj, nie loguj się! Buduję dookoła, żeby było ci zrespić. Jak mi się skicowe w trakcie, kiedy czekam na wejście na serwer, możecie zostawić suba na tym kanale, na którym to oglądacie, to zobaczycie tańczącą głowę Johna. Josha, sorry. O! Dobra, biłem. Jestem. No, ale tu łódki są ryzykowne. Dobra, jazda! No ja siadłem do ciebie do łódki po prostu. Ej, sadzonka. I oprócz tego sobie moglibyśmy spróbować tutaj wejść i najwyżej wyjść z powrotem. No pewnie, zobaczyć. Możemy. Może ja pierwszy? Nie wiem. Dobra. W razie czego? Okej. Nie ma nic ciekawego, możesz wejść. Jest znowu cywilizacja, jest las. Okej, na pewno udało nam się osiągnąć cel, jaki chcieliśmy przed chwilą, tak jak pomówiłem przy... co jest? O kurde, uważaj. Walimy. Nie mogę zajmować go. Mamy tego, w ogóle będziemy mieć kości, więc zarąbiście.
Ej, on szedł z konia w ogóle. Zobacz, jest coraz mniej śladów cywilizacji. Nie ma tutaj w ogóle klocków praktycznie. Czekam, aż przejdziemy przez jakiś odpalony portal i nie będzie w ogóle żadnych praktycznie bloków, ale może będą jakieś ślady, żeby dotrzeć do czyjejś bazy. Na 2B2T jest wiele opuszczonych oraz zgryfowanych baz, lecz znalezienie ich nie jest takie proste, jakby mogło się wydawać. Josh i Jones stwierdzili, że postarają się podążyć za śladami graczy oraz sprawdzać losowe portale w Netherze, licząc na to, że właśnie po śladach graczy trafią do kogoś bazy. Ej, zobacz! Itemy? No, grzybki, melon seeds i grzybki, melon seeds i dirt był. Nic to chyba jakiegoś szczególnego nie oznacza, ale wiemy, że przynajmniej może akurat tutaj byłby jakiś portal, do którego byśmy akurat weszli faktycznie. Czekaj. O, jest u góry jakiś portal. Dobra, możemy do niego teraz. Są dwa nawet blisko siebie, o to ja bym je sprawdził. Tam są jakieś schody, ale dobra, tepnijmy się tutaj zobaczyć. Jest las, znowu to samo. Kurczaki, ale... jedzenie. Trzcina w ogóle, co jest? Trzcina, no. To już jesteśmy chyba na takich kordach dosyć, bym powiedział, bezpieczny. Dobra, ale wróćmy się jeszcze zobaczyć tego. Bo tam jeszcze schodki takie były fajne. Czekaj. Okay. O, jest portal. Zobacz, tu ktoś rozwalił komuś portal. O, i też niego nie zauważyłem. Dobra, tutaj lecimy, tak jak powiedziałem. Uwaga. Lecimy. O, fajny teren. Okej, okay, tu zostajemy, tu mi się podoba. No i tu jest mnóstwo kurczaków. No mięska to mamy teraz. Okay. I co? O kurde, przyda nam się. Na pewno. Jaderek, ej, patrz tu! Kurde, jest łóżko, a faktycznie chcieliśmy w ogóle respawn point. Na razie weźmy to łóżko w ogóle. Lawa pulka nie zniszczona, zobacz. Można robić portal bez tego. Oho! Wioska! I serio? To jeszcze z wersji 1.12, ta taka stara sosnowa. I jest piesek! I to musi być nasz pies, żebyśmy go zostawili w naszym domku. Uwaga, pierwsza kość. Dobra, druga. Ej, nie, róbmy tak! O kurde, chciałem żebyś raz teraz ja. Tak zrobimy przy następnym. Twoją drogą, i skrzynka. O kurde, bitrody. Bitrody. Jungle wood. I stack nasionek, gościu. Villagerzy są normalnie. O kurde. Ej, to jest książka Fortuna 3, można. Fortuna 3 bez kitu. No, tu ktoś handlował. Tu jest tabliczka. I czekaj, piecyk i skrzynka. O kurde, otwórz tu, patrz. O kurde, weź ten sekunda. Biorę. Aha, stary w ogóle, zobacz datę. No właśnie. Hello, agent auto. Swoją drogą to jest Polak przecież. No chyba tak, agent? No po polsku, agent auto, no please. Agent auto, no. Jest drugi pies. I trzeci. O, widzę cię. Dobra, to dawaj. A to weźmy sobie ten. No dawaj, klikaj tego. Raz, teraz ja. Raz. O, dobra. Nie, jeszcze raz. Teraz tego, teraz, dobra, teraz tego, teraz ty. Nie, no nie. No, ale jeszcze trzeci, jeden jeszcze jest? Trzeci. Teraz ja, tak? Jest! Jest za pierwszym, to jest twój jak nic. Dobra, teraz ja. Też za jest pierwszym. Za pierwszym. Tu jest kolejny. Tu jest jeszcze kolejny. Ja teraz? No te, teraz masz nieskończony szans, bo ja nie... O, dobra. O! No! bo to moja kość była po prostu, dlatego. No. Jest wioska kolejna przed nami. O, faktycznie, dobra. O, to może być również jakaś wypełniona, może faktycznie taka. O, kowal jest, może w skrzynce u kowala coś będzie. Biblioteczki! I wiesz co? Moglibyśmy nawet tu zrobić jakiegoś trade'a w sumie. Ale nie wiem, czy one nie tradują się. Chodź, zobacz to! Biorę ten żelazny kilo. No, ja weź sobie tą sztabkę złota tak samo. Podkładam w ogóle część tego itemu. Ej, tu jest netherrack. To... No właśnie chciałem, właśnie to zobaczyłem. Mówiłeś netherrack. Idealnie popłynęliśmy. Gdzie on zostawił ślady tym netherrackiem, nie wierzę w to. I to dosłownie, to nawet nie jest zbieg okoliczności, to naprawdę tak jest. Chociaż nie, czekaj. Wait, mordo, bo to nie jest portal z netheru, bo to jest portal z overworlda. Ponieważ możesz to poznać po tym, że to są te koble. Więc nawet to są pochodnie, patrz. Więc ktoś musiał zbudować stąd po prostu, czyli ten typek z netherrackiem. Chodź, wracamy do netheru, śledzimy go. Tylko w netherze będzie ciężko śledzić go pod netherraku. No to jest z netheru portal. Dobra, idziemy. Wiesz, teraz to każdy 100 kratek może być coś, nie? No. Stój, nie ruszaj się. Nie ruszam się. Co się stało? Nie klika F5, tylko patrz się cały czas na mnie, okej? Okay? John, mówiłem ci przed chwilą, że musimy znaleźć jakąś bazę. Mówiłeś, tak, Josh. I znalazłem domeczek. Domek malutki zbudowany. Dobra, no może nie malutki. Co? Co jest? Losowe kordy jakieś. I patrz,
Obsidian. Czekaj, czytamy. Tutaj kolejny z 2019. To jednak z 2019, patrz. No, 2019. Dobra, chodź dalej. Also from Basil, it was destroyed when I found it. Z 2020. Było już zniszczone. 2021, skrzynka. Nic pozostawione, biorę ten baner. Ja pierdzielę, gościu. Ale kurde, jakie to musiało być olbrzymie w ogóle, co? Ten tu była piramida, zobacz. Widzisz? Mosi jakieś, no. Josh and John po kilku godzinach szukania bazy gracza w końcu znaleźli starą budowę. Przez grif nie do końca byli w stanie określić, czy to był kościółek, zamek, czy po prostu duży domek. Ale z tabliczek napisanych przez graczy dowiedzieli się, że takowa baza istniała jeszcze przed 2019 rokiem. Automatycznie wykonali oni swoje czwarte zadanie. Oraz zostało im już tylko piąte, ostatnie zadanie. Lecz Josh and John po znalezieniu takiej bazy nakręcili się i chcieli znaleźć kolejną dużą bazę. Ja przynajmniej z tego mam... Aha, w ogóle zobacz to, jak to jest podpisane. O kurde. I tu, patrz, tu jest przerobiona baza. O kurde, dobra, po kolei, stary, chodź John. Tutaj w ogóle była ta... Jest farma, normalnie działająca. Stary! Oj, podniosłem, przepraszam. Leżała tu płyta muzyczna. Płyta? Dosłownie. Weź ją również i uwaga. Patrz, to jest też... Marchewki! Kolejną farmę można zrobić, patrz. Marchewki, dynie mamy. Tu też są marchewki, te zostawmy tu dla kogoś. O! Aha! Serio? Znalazł... Aha! Właśnie to. Netherraczek, co? Niewinny. Tak. Dobra, chodź, sprawdzamy skrzynkę. To jest hopper w ogóle jakiś. Tu to są faktycznie, no. Tu jest kolejny, patrz, jakie rzeczy. O, no, bloczki zawsze się... O, i grass block. Nie? Tutaj była farma w ogóle taka z tym pistonem, że wodę rozlewa. Patrz, klikasz sobie i wszystko spada na dół. Skrzynka! Nie gadaj. Uwaga. For those who are chosen. Dla wybranych. Dla jesteś wybranych. Gotowy? Sprawdźmy, czy jesteśmy wybrani. Pulum scriptum by Nilo? Pulum scriptum. There was but the... Okej, to jest historia o tym, że jest ten... Jakiś Despithus stworzył, pierwszy stworzył świat, drugi Nether, a trzeci End. A, to jest chyba historia, która powstawania świata jakoś... Ty ma 23 strony? To jest jak jakaś religia serwerowa czy coś. Szkoda, że nie ma daty, kiedy zostało to postawione tak jakby, nie? Ale znaleźliśmy normalnie Biblię, nie? No. O! Jest wioska. Ja lubię wioski. Wioscy zostawili nam prezenty. Ta wygląda z... O, dobra. Pierwsza skrzyneczka, lecimy, boom. Kobo. Lubię na duże budulca. Można też z tego coś pobudować zaraz. Tak sobie weźmiemy, a druga pusta. Ja idę do księdza zobaczyć na górę. Nie ma nic. A co? Ona jest spalona? Albo coś? Chyba tak. Nie. Po godzinie szukania, Josh and John, nie znajdując nic większego, stwierdzili, że czas na znalezienie swojego miejsca na 2B2T. Piąte, już ostatnie ich zadanie polegało na zrobieniu napisu JJ. John wpadł na pomysł, aby znaleźć wyspę i na niej właśnie wybudować taki napis. Automatycznie nazywając ją wyspą Josh and Johna. Może nie na tej wyspie, chociaż chyba, że będzie taka malutka, zobacz. Ta wyspa? O, to jest nasza wyspa. No, jest ona na takich kordach, tak, to jest nasza wyspa. No, wydaje mi się, że tak. Dobra, ty zrób swoją miotkę, to ja muszę... Nie, to ty rob tą drugą, a ja robię tutaj. Okej, czyli po prawej stronie ma być do góry. Ty, a jak wygląda jod? To samo się zastanawiam. Nie no, co ty za... Ty jakieś Tetrisa robisz, gościu, a nie jodkę. Dobra, git, to moje będzie inne. O, taka jodka. Fajna jodka. Teraz to widzę, że to jodka. No, mamy dwie jotki. Jest jeden J, czyli wielki Josh, i drugi J. Teraz tutaj możemy taki malutki, improwizoryczny domek bym zrobił. Dobra. Ale tak razem właśnie go zbudujmy, bez planu i zobaczymy, co wyjdzie. Okej, tylko drzwi zaplanujmy. Niczego nie planujemy. Buduj po swojemu właśnie, to będzie fajne. Aż my się pięknie dopełniamy. Cud architektury. Tutaj kaloryfer, żeby było gorąco. Tu okna jeszcze stawię, żeby... Oj, jedno zmisowałem. Aj, skrzyneczka tu, koło łóżeczka. Dobra. I tak, tutaj wkładam pulum scriptum. Widzowie dalej nie wiedzą, co to jest. Widzowie dalej nie wiedzą. Dla widza, ten, kto tutaj dotrze,
to będzie mieć tą mapę, która była cały czas zablurowana, więc to dla widza również. Tylko tutaj oczywiście widz musi mieć ile lat? 18. 18. Tutaj jest miecz dla widza, no i część korony nie dla widza, ponieważ to musimy w jakiś fajny sposób uhonorować. Wydaje mi się, że między naszymi literkami... Co jest? Mam wodę, wodę mam! Żyję, żyję. I tutaj między J&J wydaje mi się, że na tym piaskowcu obuduję to nawet wełną, żeby się czuł tak po przytulnie. Ja bym zostawił tak po prostu. Dobra. Wiadomo o kogo chodzi, wiadomo o co chodzi. Wszyscy będą wiedzieć. Josh and John Base, 9 lipca 2022. No i co, John? Ogólnie widzowie, na koniec odcinka robimy jeszcze dla was konkursik na 100 zł. Pierwsza osoba, która tu przyjdzie po wrzuceniu naszego odcinka, czyli to będzie tam któregoś, no kiedy on wyjdzie, ja po prostu w ten sam dzień wejdę na ten serwer i włożę to do skrzynki, żeby nikt tego nie znalazł po prostu wcześniej, żeby osoba, która tu przyjdzie, po prostu wiedziała, że wygrała to z odcinka. Nazwę teraz, tak jakby w kowadle, po prostu to konkurs, hashtag, jakieś numerki. Wy ich nie widzicie, ja sobie teraz wymyślam numerki. Pierwsza osoba, która znajdzie i wyśle, zrobi albo TikToka z tego, że znalazła tą bazę i było to w skrzynce, dokładnie tak nazwane, tak jak ja teraz mam w ekwipunku, lub po prostu wyśle do mnie na Instagramie, że jest tutaj w bazie, na przykład takiego SS-a, jak sobie stoi tutaj. I oczywiście musi być jeszcze z tym, z nazwą tego Gastila, dokładnie te cyferki muszą się zgadzać, więc ta po prostu osoba wygra 100 zł. 100 zł, oprócz tego wszystkie itemki, tutaj, które tutaj leżą, oprócz tego specjalną mapę oraz jeżeli powstałby kolejny film, kolejna część przygód, ale na Tubi Tutti Josh and Johna, to również pewnie pojawi się to, gdzieś tam przewinie w trakcie filmu ta osoba. Tak, tak. I to, ale to już zależy od was i od waszego zaangażowania. Łapek w górę pod tym filmem, komentarzy oraz subskrypcji na kanale, na którym to oglądacie. I co? Chyba możemy się pożegnać, John. Goodbye. Goodbye.